Siemanko, witajcie z tej strony Mister Adamo 15 i witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Od Zera do Farmera. Jest ze mną Brączkowski. Siemanko. I oczywiście Bolkowski. Hello. I oni gdzieś są tam za tym lasem i za tą górą. Chyba. Tak mi się wydaje. Słyszałeś? Nie. To nie daleko jest. Halo? Na tym samym jeszcze dalej. Widzicie to drzewo? Widzicie? A widzicie tą rurę? To tam obok jest Bronek pewnie. Tak? Dobra. Właśnie ty pewnie poiżdżasz czy obok? Bronek to zło. No to dobrze, zgadłem. Jak poiżdżo, to zgadłem. A ja się biorę oczywiście za koszenie kukurydzy na ziarnko. Wszystko odpalone, jestem już tam, gdzie być powinienem. Wsiadam sobie do środeczka. Nie wiem czemu, ale zdawało mi się, jakbym Henka słyszał. W sumie jak Adam teraz skończy ten, tak. Skosi kukurydzę na ziarno, to będzie wszystko skoszone tak. Oprócz buraków, tak? Tak. No tak, no właśnie dlatego o to chodziło. Te buraki za chwilę. Te tam poprzeczniaki i pryzmę i w ogóle. A, wiedziałem, że Henek teraz się ma. Za bardzo głośno było. Tak czułem, że to Henek. Na pewno. Dużo te kiszonki, kurde. No jestem w szoku, jeszcze tu trochę będziemy mieli. Będzie można poogarniać dobra. Zwierzęta ogólnie i... To Bronek teraz akurat porobimy to. Fajnie by było, fajnie by było krowy ogarnąć we dwoje, tak jak ostatnio ogarnialiśmy. No dobra, dobra, to coś ogarniemy. Buraki to ten masz moment wykopany. Nawet poza odcinkiem, a Krów się nie będzie chciał poza odcinkiem ogarniać. Tak jest. No, ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. No kurna, jemany kamień. Nie, ale serialnie. Zwierzęta ogarnąć to będzie dobry pomysł. No. Zanim skosimy tą kiszonkę tutaj, to też trochę minie. Nie, no, właśnie tak się zastanawiam. Dobra, dłużej to chyba nie za bardzo. 26 podzaczęliśmy, powiedzmy. Dawaj teraz przy razie. Nie, 2 minuty temu zaczęliśmy, czy idzie? Serio? Bo teraz nie ma zestawu do dworzenia drugiego, ja muszę jechać tam wysypać najpierw. No tak. Dobra. To ty już będziesz tam podgarniał kiszonkę, bo tam jest sztajer z tym, z podgarniaczem ja, do kiszonki. Wiem, ja tam wtedy ja już ogarnę tą pryzmę. Dobra, spoko. Sobie. Więc już mamy nawet pomysł na odcinek. Ty, tą stronę drugą nie będzie na dłużej za chwilę? No tak, tak, tylko to teraz dwa przejazdy jeszcze zrobimy, teraz i w drugą, nie? Stęskniłem się za kierownicą. Bo wtedy już nie będzie potrzeba, mordo. Już wtedy będzie za krótko. Jak no zrobimy jeszcze dwa przejazdy. Nie, gdzie? Tak, jest. No to chyba będzie kwadrat, to widzę was. Gdzie? Na polu. Ile masz procent? Ja? No 80. Matko i córko, dopiero my wjechali. No masakra. Sypie ten biogaz, gaz się o cholera, wydziela. Widzę samą przyczepę tylko, to źle. Źle ze mną, widzę samą przyczepę. O dzisiaj byśmy z Bogiem po ten, po butel do gazu. O! LPG ten, ładowaliście? Nie, to z powarki. Ach, myślałem, że no do będzie... Migomatu, będzie Zetor w LPG tam. No, jadę Zetor w LPG i jestem pan każdy si... Dobra, zaraz będę 100, jeszcze jest nie. Jest Helena i jest Zetor. 93. Takie odliczanie, jak przy weszle. 3, 2, 1. Happy New Year! O, łowce! Tutaj co, beczą. Pewne? Nie wiem, beczą mi tutaj. Drąbki tam, nie no, tam jeszcze nie ma tyle palet, co ty? Nie, palet to tutaj zaraz... O Boże! Jak zjechałem, szok. Czemu tak zjechałem? Ale pryzma, ja pitole. Zalka. Chodź, kręcę jako pryzma. Przynajmniej łąki w końcu ładnie skoszone są. Łąki no. Majone. A wiesz, tutaj tylko 3 palety są. Serio? No. No i te, co tam pod drzewem są dzielone. To więcej jest. No, tych nie chcę liczyć, bo jest ich... A jak sypie kukurydza w ogóle? 7 ton już jest. A kukurydza pamiętaj, że cała idzie do świn, nie? Tak jest. No i myślę, że jest to jakaś możliwość. Tak, no wszystko. Mówiliśmy, że wszystko dają do no świn. Wiem, bo tam... wiem, Rusik. Na razie trzeba skosić to. Ale o tym idzie. Będziemy myśleć. Nie ma sakrycznie. Ale faktycznie poprawili, bo ja samymi kołami tu teraz ile robię. Na pryzmie. No a dziwne, no bo wy mieliście jakieś aktualizacje, a ja nie miałem. A ja to widzę. A przecież ja nie mam żadnej aktualizacji w tle, bo przecież mam oryginalną, bez skimoską. Nieprawda, masz skakowaną. Dobra, cicho, bo się wyda. Ale spokojnie, następnym już będę kupował na Steam, bo o wiele wygodniej jest. No proste, że tak. Ale no tak, to od już od razu jest. To mówiliśmy. Ale idzie pięknie, tylko akurat. Mamuje... Tak, bo ja chyba z CDP brałem. Oni może nie dają skimoski. Będzie 800, tak nic tutaj. Ile mieliśmy tutaj więcej kiszonki? Milion. No. Mieliśmy milion? To no. Był. Jak to dużo albo 900 coś, albo 900 coś. Właśnie nie wiem, czy mieliśmy, ale czy nie. Serio, jeżeli... Nie, nie było miliona wtedy. Czy właśnie chyba zabrakło niedużo. Nie mogę sobie wydaje, przypomnieć w ogóle tego. Czy udało nam się, czy nie? Nie. Kurde, nie straszmy. Wydaje się, że nieudany balet był.
Abym ściął końcóweczkę. Dawaj, pole ścieżkarią tu do Adama na pole, będzie na dwa cieli. O, bo przez środek się przedną. A, dosypiemy sobie jeszcze troszeczkę. Do miliona będziemy walić. Weź znowu sprzedaż będzie tu, ja pier... Druga ładowarka jak nic. O, znowu tu. Ty, no poczekajcie. Jeżeli byśmy sprzedawali po 500, tak? Mamy milion. To jest 500 tysięcy, czy ja źle kurwa liczę? Nie no, wiem. Tak. Ja pier... Tak, no. Prawowicie tak. Że my nie no możemy tak, tutaj tak. Tych... Dawaj, po już. No. Czy jak to się mówi, co za dużo to niezdrowe i myślę, żeby za łatwo było, gdybyśmy to dostali, co nie? Kurna, serio? W takim kurna, miejscu? Kurna, byłem gdzieś przy tym. Serio? Nie dojadę do końca, no ja pierdykam. Co się z sieczkarnią stało? Nie wiem, przestawiła się jakoś. Chyba, żeś uderzył, jak jest zjechał. Ej, powie mi ktoś ostatnio, czemu te silniki gaszą się? Bo są wyłączone pewnie. Nie. Nie mogę. Ej, ale co jest? Pa. O. Zawsze jak wychodziłeś, silnik, ja przynajmniej go teraz nie gasiłem, on się sam ten. Nieciekawie, proszę państwa. W tak fatalnym miejscu, żeśmy się ustawili, że jeszcze szok. Ale co się stanęło? Kombajn nie chce przyjechać? Nie, niestety, ale zapełnił mi się zbiornik za szybko. I muszę jechać tam, gdzie Heniek jeździ codziennie. Koleją? Ciągnik, co jeździł koleją. O 23.32, pięknie. Tak dobrze. Na tej godzinie nagrywają. No, lubi, lubisz całe tam godzinę. Całe przed komputerem. Jo, masakra, co nie? Pieprzona to kierowcy. No, a to nie, to tylko ty. A, sorry. Nie pierdolę. Nie obrażaj. Trzymamy tak, się razem. Tak to już jest. Nie, bo jak pójdzie za kumplem, to cię powyzywają przecież. Nie możesz dziś. Możesz za kumplem. W ramię, jak spadnie. No, dawaj, bo już 90%. Dawaj, bo Heniek tu kolejne kółko robi. W ramię, kurwa, eksportonie. Ale ważne, że chociaż można się na tych YouTubach pośmiać. Z głupoty tam, innych. Cieszymy się z tego. Tutaj jest 20 minut roboty. Nie, jestem mega. Jesteś hardcorem z tego pola. Co? Co? Jestem mega zadowolony z tego pola, nie? Którego? No z tego. Kurna, naprawdę fest pole nam wyszło. Tego łączna? Tak, 43 przerwy. I brączek jeden. Objazd na pocztówkę. No ten ładnie. Brączek jeden, brączek typowy tam, bez jedynki. Typowy brączek. Adam. Co? Adam, ty będziesz tak to u mnie pisał, brączek pewnie. Zawsze zapisuje nick tego, który poprzedni zapisywał. Dobra. Nie. Tak. Nie, tego co tak stworzył save'a, co no ustawiony swój nick. No. A przecież brączek nie... Nie miałeś tego save'a, tylko Polex. Stawiam. No nie. A jak ty widzisz Adama? Pisy Mr. Quadamu 15? Tak, nie no, przecież nie widzimy tak samo. Dobra, jak chcecie. Już biegnę. No teraz na przykład tymi... Jak mnie widzicie? No, no to tak, bo brączek ten jest w nawiasie. Na przykład Polek wcześniej. Nie. Ty, no to by było, że ty brączek stawiaj serwa? Save'a na sztukę? Nie, no bo zobacz, fajnie. Na przykład ty mi dasz save'a teraz, nie? No. Ja sobie zmienię nick, jak będę wchodził na przykład, nie wiem, Krzysiek, zapiszę to i dam tobie, to ty też byś miał Krzysiek. No, bo zapiszę się ten. W plikach serwera przecież to się zapisuje. Tak, za każdego, który poprzedni ten. Dlatego mówię, że teraz... Nie jak... poprzedni, kurwa. No tak, każdy... Będziesz poprzedni... ustawić nie, Krzysiek. Ten... Dobra, ustawisz Krzysiek i będzie przez 10 odcinków te... Krzysiek. Dobra, ja teraz jestem Zbyszek. No przecież ja jest tak na od tego. Na od Ara, przecież tam jest Mister Adam. No, Adam zakładał i jest cały czas Mister Adam 15. No. Nie ma, ja zakładam od zera i dziczę czemu. No bo tak? Zmieniłem kiedyś. Ty frajerze zrogowa ciały. To potem zmienialiśmy potem zmienialiśmy przecież. Nie? Kryska. Pozdrawiam serdecznie. Tam już pewnie nawozy idą z tym. Ej, to będzie tylko przyczepa jeszcze jedna, nie? Nie wiem, jak chcesz. Dobrze. Może być jeszcze dwie. I jeszcze po kropelce. Ej, jedźmy teraz z tamtej strony. Nie chcę mi się zawracać na tym mam koncie. Dobra. Której? No tu na maksa w prawo teraz damy. Jak ja będę miał 100% do końca. Aha. Nie będę. No serio, nie wolno. Ale myślałem, że jest, szybciej wam pójdzie tam. Ja też. Szybciej? No. Nie, ja mówię, ja myślałem, że 10 minut i będzie tam mieli to z głowy ten kawałek, co nie? Na ile minęło? 10 minut. No to szkoda. Będzie 12. No właśnie, no. Chodzi o to, że no, nie wyrobiliście się do 10 minut. No ale dobrze. Wybaczam wam. Ty się wyrobiłeś? Ja liczę, że wyrobię się w 30 minut. Jeżeli się nie wyrobię, to będzie mi smutno. Mi się wydaje, wtedy będę cały odcinek żniwa miał. 25 minut masz to skoszone.
Mówisz tam fajnie, teraz jest ten. Trzeba było sobie wziąć case'a, case ma większy header. Nie. Nie? Nie, takie same mają do kukurydzy. Kubańce, to lepiej tym. Chciałem tego, bo ten... Bo tamtym nie przejechałby przez tor, by nie, ten ma to składane. Jo. Rosel, masz mnie większy zbrodni, więc... Chodźmy teraz. Dobra, nie masz się co przejmować, proszę państwa. Jest dobrze. Nie wiem, jak chcesz, no, ogólnie. Bożeż ty mój! Skoro, że tego nie nagrałem. Bożeż ty mój. I ja to nie znaczy ten zamula. 3, 2, 1, góra. Chłopie! Ja, weź jeszcze raz, wyjedź jeszcze raz, tak wiecie. Ja włącz nagrywanie, proszę cię. Z następną, tak wiatę. No, nie będzie pełno, to na pewno tak nie zrobi. Nie wiem, Adam, czy pamiętasz taki filmik w internecie, jak była taka fajna muza i John Deere'em pod pryzmę, nie wiem, 40 na godzinę i tak przód do góry w silniku wyrzucił i przeleciał na pół pryzmy. Znaczy, widziałem wiele filmików, w którym właśnie wariaty tak wskakiwały na pełnej tam. To ale akurat nie mogę tak sobie przypomnieć. To przed sekundą Deutschwart wpadł, przednia ośka 2 metry w górze była. A to nie, może to jakieś skoki były narciarskie i wybił się z progu za wysoko, wiatr go tam. Wrzucił taką dobrą, no chłopie, milion wysiotaj. Na intro to? Kurde, no. Ja, pewnie tam Ursus w balonówki na bliźniakach i... Jak coś, to ja mu prączę i motyl. Włączę. Co włączysz? Program do nagrywania potem. Tą muzę sobie akurat z tego filmu możesz. Ja leciałem jak Adam Małysz. No to teraz bardziej jak Kamil, stop. Małysz to już przeżytek. Małysz to już tylko stoi, już nie lata teraz. On stoi pod, już czeka tam. Małysz jeździ po Forodzie teraz. Nie. Małysz to teraz na skoka przeżycie. No już nie jeździ. Ale on jeździ teraz w offroadzie, mówię ci. Chyba... Nie, dobra, nie się z tym. Też się założyć? Nie. Wiem, że możemy się zakładać, możemy się założyć. Tego gościa z 1.10. Ej, Bolek, dawaj się szkoda. A nie możemy się założyć? Możemy się założyć o rekord, jaka to melodia, tylko nic więcej. Wszyscy, że 2 sekundy. Cześć, to, że dzisiaj oglądaliśmy, nie? Tam mieliśmy jechać. Tam mieliśmy jechać, nie, nigdzie więcej. Tam mieliśmy jechać. Oglądaliśmy dzisiaj Bronek Gościa, nie? Co, no. 7 piosenek jest tam, nie, Ada? 7? No, 7. 7 piosenek, odgadł ile? 3 sekundy? 3 sekundy, ja, rekord. 3 sekundy, rozumiesz to? Jaka to ma robię? No. Tak. Co jeszcze? Jedna nutka leciała, chłopie, nawet nie po jednej tam czasami było. To jest po pół nutki. Myśli. Ale wiecie, że, dobra, wiecie, to, że jaka to melodia, dostajecie pulę piosenek, nie? I się uczycie ich na pamięć. No tak, no ale teraz no, wyucz się wszystkich bez muzyki, przesady, tak? Żeby nawet po jednej wiedzieć, że co chodzi. No i on do niego się śmieje, że jest w stanie pobić ten rekord. Najpierw gościu pobił to w 8, w 6, 6 4 i 4 raz, i 3. 4, 3. I teraz powiedział jeszcze 2 sekundy, że nie, dobra. No co ty. Jak, no, on, jak to zrobi w 2 sekundy, to nie wiem. Nawet słuchania nie może być chyba w 2 sekundy. To jest nieosiągalne przecież. No ale nic, no fajnie, że takie coś wychodzi. Tylko nie oszukujmy się, to było 2 lata temu nagrywane. Więc przez te 2 lata jakoś widzę, że się nie zdarzyło. Nie było Zenka, Martyniuka i reszty tam pięknych włosów do kajanisów. Więc jednakże chyba nie da rady w 2 sekundy. Zróbmy kiedyś jaka to melodia, na przykład na od zera do Farmera. O Jezu, Popek, cały unicz. Ogólnie Popek to teraz wszędzie jest, więc... Tak, gwiazdy tańczą na... Jak, czy ty mówiłeś o Frodzie? Kubica jeździ na Formule 4,5. Małysz jeździ w Formule 1, a Kubica skacze na nartach. Popek tańczy w Formule 1. I gra w filmach ogólnie. Ogólnie wiedzieliście o tym, że Popek gra w filmie? Jakim swoim? W serialu takim, na Polsacie. Tak? Polsat się bardzo zakolegował z Popkiem, więc po grubości tam się widzę, bo bawią. Przyciąga, nie? Jo, przyciąga właśnie. Ostatnio wszyscy zgłosowali na Popka. Tak pięknie tańczył chłopak. Ja też chciałem, ale nie miałem pieniędzy na koncie. Ja nie. No abonament nie wysyłam. O nie. Tak, to już jest. Mógłby nam intro, byśmy mogli... Miałem napisać na SMS-a, popuść, czy to ty, bo nie poznaję, ale... Szkoda, że ten nie mogą być tańczy. Chcesz się znaleźć na ekranie, wyślij SMS-a. Mariusz Budzianowski tam napisał. Ale wyskoczy tam. Ja nie wyskoczysz, teraz masz pustą. Na pewno. Nie, ja idę, już czekaj. Nie, no nie chcę mi się polecać nagrywania. To kurwa... Brączuś, czy to ty, bo widziałem orła cień. Dobra, flapsem nagam, pewnie gdzieś... Flapsem. Ja już jestem w drodze. Ja już dochodzę. Już? No, dobra, wlatuję. No to dawaj, na pełnej. Na pełnej tam wlatuje dzik. A how do you feel? Rocked.
Może się uda, czekaj. Uda się? Nie uda się. Uda się? Nie uda się. Uda się. Może mi pamięci starczy na komputerze. Dawaj szybko, bo już mu karta nie wyrabia. Dobra, czy ty... Kurde. Jeb, akurat przed całym wjazdem. Nagrałeś to? Ja pierdolę. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Dawaj, teraz z innej perspektywy nagram. Dawaj, mordo, czekaj, będzie mogę zawrócić. O, bo tam będą się bawić teraz. Mieli tam zwierzaki. Zwierzaki tam już z głodu zdychają, a one sobie będą skoki narciarskie robić. Nie, czekaj, Adam, zaraz ogarniemy te zwierzęta. Nie ma problemu. Tak, jak chcecie jakieś nowe Grand Prix, to tam zgłoście się do Federacji ja Narciarskiej. Pod spodem zostawię GoPro. GoPro pod spodem. Ale się wpierdoli. Co ty, tyłem będziesz widział? Tak. Się tyłem nie da rady. Masakra, jak to mówią młodzi ludzie. Chciałbyś dzwonek? Dzwonek. Aha. Aha. Nie, bo jakbyś miał pustą, to wiesz, że to nie da rady. Wypierdolisz. Nie... No. Weź to ujedź. Cicho. No nie, dobra, to chuj. Teraz to jest szkoda nagrywać. Czemu? No szkoda. No i chłopie, uderzysz w to, nic więcej. No dobra, ci będzie mówił, jak będziesz już jechał. Z chęcią niekiedy właśnie chciałbym mieć taką dodatkową kamerę, żebym widział, co oni robią. No to by było spoko. Tak na przykład, nie wiem, w lewym, prawym, górnym rogu, żeby była, nie wiem, akcja z jednego z was, co nie? I chłopiec, ja to mówię z najnowszej chwili, nie żeby dronem nas śledzić za chwilę. W Pure Farmie mogłoby takie coś zrobić. Jedziesz? Jadę. Jesteś na gazowni? No. Dobra, włącza nagrywanie. Jesteś na biegazowni? Dojeżdżę. Oj, kurwa tam. Zjebałem do żopy. Boże, dobra. Se wysypał przed pryzmą kawą taką tą. Wyskocznie. No i chce ta zrobić z tym Grand Prix, to musi ta dogadać się jakoś, tak? Jeszcze obciążyć specjalnie zdjęły. Unione muszę wysypać. Masakra, panowie. Boże, ile tego będzie? To 760. Ugucho wszędzie. Uj, co to będzie, co to będzie? Popuści to ty? To co, teraz idziemy ogarnąć te zwierzęta? Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będzie w tym Story in my life check, jak ten w tym programie, kiedy będzie kurwa Popek. A no tak, bo Popek też. Ej, gdzie mam zawieźć tą przyczepę, gdzie ją postawiamy? Jo, ale to jest fajne ogólnie, bo jak byłem chory, to oglądałem to, więc zajebiste. A gdzie ukrów, to nie ma miejsca. To się zrobi miejsce. No tak, Bolek, ty też masz wolne piątki to. No ja to oglądałem teraz, ten i poprzedni. Fajne, podoba mi się to. Mogą być siostry Godleski. Tylko, że one mają męża, bo tak jak nie mają męża albo chłopaka, to tak 2 na 10. To one by obozy. Pokazać, ale by płakały. Jak wyobrażasz siebie jak w wieku 80 lat? Nadal będzie ci tak pięknie śpiewać? Jakie plastiki. Nie, oni tam biorą ten. Rysują ich pod względem rodziny, co nie? Więc tam ciekawe, jak babcia wyglądała. Babcia Godleska byłaby wtedy. Mamy własny kąt, żem pod mostem śmiał. Tak? Miałeś pod mostem? Doka, tony dwa, tam sobie kurwa spał. Dobra. Ciekawe czy jestem. Ej, ciekawe czy jest. Mnie. Ciekawe czy jest brat Godleski. Jest! Nie miała się. Piotr G jest taki. Nagrywa z nami. W Requestach przeważnie. Tak jak Brączek. Tam on nie nagrywa przeważnie. Brączek wiesz, co najwięcej wygrywa, tylko nie wrzuca. Mu się tak podoba mocno. Robi kopie zapasowe, żeby były na zać. Zrobię sobie potem taką. Serwer dla wszystkich. Powrót do przyszłości co zrobi wtedy. To zrobi wtedy i mówi, nikt nie będzie nas oglądał, tylko jego. Aha, jesteś na tych krowach, czy nie? Ja nie, nie mam je w domu. Boli cię. Masz boloka pewnie. Może tu jeszcze fan nie wysypany. Ooo. Biedny. To z tego fajny moment. Dobra. Może ładowarki tu nie ma, bo ładowarka na oborniku jest. Ale akurat z tym ja chcę z tego fany moment. Najlepszy tak się. Tak jest. Jeść ładowarką z krów. Nie chcę. No dobra. Jak to chcesz, to tak zrób, żeby się kurwa zasiał. Mam 100% ubijania, mordo, to ten. Daj sekundę. A przecież to nie możemy ładowarki zabrać. Dobra. Przecież Adam chyba robi obornik, czy nie robi? No, myślę, że jak zdążę, to tak. No to co, nie ogarniamy krów, to dobra. Nie, no, to nie da się spać. No chyba, że mu ty. Ja wezmę ładowarkę, pojadę na krowy, ale ty za to weź ten. Fadona mu zaprowadź. O, cię babka! Będzie miał akurat moment ładowania. Co mnie nie zabije, dobra. To mnie wzmocni, tak? Dobra. Nie ma problemu. Co się stało komu, kto kogo zabił? Nie pomogę. Czekaj, najpierw się czkarnią zjadę wtedy na farmę. Torum. Rostel masz Torum. Ogólnie czajcie, że ten. Że Belarusy miały te. Kombajny? No, bo przecież jest Furfermas. Nawet nie wiedziałem.
Ale nie, nie Belarus, nie Rostelmasz. Kurwa, Purefarming to jest kombajn. Właśnie, zobacząc właśnie w tym, Purefarming dopiero odkryłem takie coś. Pierwszy raz wiedziałem, że takie coś się dzieje nawet na świecie. Ale bardzo fajnie, polecam. To bolek tam zrobiłeś? Urwał pewnie kabel. Pier... Nie, tak mnie podrzuciło w dół, w górę i nagle do ziemi ten całą kiszonkę. Tak, i pewnie nie wylądował z telemarkiem. Tak, jeszcze mi zawiesiło ciągnik cały. Na dwie nogi. Pięknie, ale ślicznie poprzeczniaczek. No, 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 proszę państwa. Ale jeżeli zabierzemy tamtą ładowarkę, to nie ogarniemy świń. Dobra, to najważniejsze krowy ogarnąć. Mogą wyzdychać. Będę miał zadanie dla jednego z was zaraz. Nie mam czasu. No, lepiej żebyś znalazł ten czas. Czyli ty mu jedziesz tą Fadromą? No ja najpierw siczkarię zaprowadzę, ale zaraz będę jechał. Dobra, to już biorę Fadromę mój. Dobra, to ja biorę ładowarkę na krowę wtedy. Dobra, czy jedna rzecz, czy będę miał 100% zestawu już? Czy nie? Bo nie był w dumu. To lepiej żebyś był. Bo bardzo mi będziesz potrzebny wtedy. Jakbyśmy pani postawili autobus, to by pani wsiadła. Nie, ksiś mnie boli, nie mówcie. To nie wydawa rady. Ksiś mnie boli. Boże ty! Weź się ten Liberty Direct, zechlał paliwo całe, 28 litrów. Liberty Direct, kurwa. Ej, a krów nie trzeba wywieźć? Mi się wydaje, że ten, mają wściekliznę. To zobaczę, jak będzie trzeba, to wywiozę. Dobrze, to nie ma w domu. Bo ale nie zobacz, ile z krów? 150. 117, to nie. A ile panie? 120? 120, 120. Tak. Mhm. Jeszcze się rozmawiają. Owiec miało być... Stuwa. Nie. Czy 150? Więcej niż krów, 150. 150, tak. 150, to jest 160. To na dychę trzeba mało. Być. No dychę, z dychą się nie zaopłaca. Świn jest 67, czyli 17 więcej niż powinno. To trzeba wywieźć. Szkoda, że nie można ich mieszać. To byśmy wtedy wywieźli. No to można wywieźć. No zobaczymy. Ogólnie tak, pytanie zasadnicze, kto ma chęć zawieźć kukurydzę? Ja za Fadromą nie mogę wysiąść. To lepiej, żeby któremuś się zachciało. Bo jest pełny zestaw, trzeba wywieźć kukurydzę. A ja koszę dalej. Bronuś tam o chwilę. Bronuś nie, czy to nie, ty? Nie wywoźmy, ja ci przywiozę zaraz drugi zestaw. Dobra. 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 No bo po co, jak sprzedamy świnie, to od razu się wysypie z przyczepy. Aj. Albo dobra, zawiozę. Ciąka. Jak tam chce to? To trochę im wysypie tyle. No bo tam jest ileś... To weź to, bolek ty zrób, ja już będę wsypywał trawę. Ja jestem Fadromą na trasie. To zjedz na awaryjkach tam stanie. Dobra, pojedziesz, bolek? Stań na awaryjkach i będzie gitara. A ja już trawy wsypię krowę. Żebym ja potem miał na co ona wysypać, bo jak wypojedzie ta... Jak ja będę miał 80%, będę stał i czekał. Nie kłam. No, bo ja już mam 12. Został, bo mi zatracisz. Ty już jesteś zatracony. Rysiek. Ty draniu. Oddaj rower. Powiem szczerze, że na początku tak to powolnie szło, a teraz tak poszło. Ziewam sobie. Dużą cię twoje odcinki. Ej, jak wyjdziemy, nie? Boronek, będziesz to miał coś, żebyśmy obejrzeli. Musimy to obejrzeć, bo mi się przypomniało teraz też to pierdolnięcie ze śmiechu. Filmik ostatnio dobry znalazłem, z wami tego nie oglądałem. Dobra. Tylko przypomnijcie, jak wyjdziemy. Dobra. Dobra. Pewnie było nie spierdolicie z tezą od razu. I ja już muszę, bo jestem zatracony. Mama mnie woła. Mama mówi, żebym do spania już szedł. Nie... Śmieć. Bo ja dopiero po chorobie, ja muszę iść spać od razu. Jeszcze przed chyba. Nie, ja będę chory całe życie. Nie. Ja już kawałek. Serialnie, tak ostatnio, czym człowiek starszy, to coraz gorzej się czuje, naprawdę. Chyba już końcówka ze mną. Ja aż się boję, co będzie za 10 lat. Aż. Ja tu trochę już ogarniam, nie? Dobra. A ktoś no co, ogarnął... Krzyca, wszystko. Dzięki. A ktoś ogarnął ten zestaw? Dzięki. Boże, jak kiszonka zeszła od krów już tutaj. Dobra. Nie było w dumu. Dobra, wiem gdzie. Nie było w dumu. O, ten dopiero tu jest! A ja już mam 100%. No przecież, kurwa, musiałem dojechać, tak? Masakra, ty, no masakra! Nie mam jak wysypać? Jak żyć, no? Myślę, że obleci to jednak w dwie minuty. Dasz radę? Kantar! Wow. A, to jaka to melodia, to ja za jedną nutkę, proszę. Masz na tym i kantarę, wygrałem. Lecą. Dobra. Będę płacić stara na gitarę? Tak, to będzie wersja polska. Za to dostanę kuferek.
słuchaj mnie, gościu, teraz. Czy no. Ja muszę im wszystko wykipować teraz z świnią? W sensie, że ile ty tam jeszcze będziesz miał tej kukurydzy? No myślę, że tu jeszcze będą z półtora zbiornika. Daj mi sekundę. Przyjdź na świnie. Krzyż mnie boli. Świnie. Ile świn powinno być? 17 trzeba ogarnąć. Siadaj w mana, bo man tu jest. I od razu je zabierz, a ja wtedy wykipuję im. Zachwać? Mur. Dobra. Alaj mam! Alaj! Daj mu po garach. Żeś za bardzo ten. Zachwaciłeś się tutaj za bardzo. Dawaj, maniura. Ale pięknie to poszkodzi. Na chłopie, mistrz kierownicy. Prawie jak Michaelo Schumachero Ferrari. Jak już jest załadowana sobie na 17 na 21. Bierzemy wszystkie? 21 weźmy. 15 macie, 3 proszoki. Nie wiem. Dobra. Jać. Ależ. Ej, matko, kochana, jak ty to zrobiłeś? Co tu się sypie, nie w tę strunę? Czemu ty tak zrobiłeś? No, bo ja chcę sypać w tą przyczepę. Dobra, to jadę się sprzejechać, potem skończę kosić. Bo ty akurat zanim tam podjedziesz, to... Kurna, co się dzieje? To ja już zajadę to. Krzyzią boli pewnie, nie może się otworzyć. Kurna, komar. Dzień. Na Zumanę nie jechałem, serialnie. Na Zumanę jechałeś? Stęskniłem się. Mogę w 90 zakręt? Proszę. Nie, tylko 60. No ciekawe, bo manę miałem 90 zakręt, tam pewnie rzygały by już. Manany. Powiedzieliby, nie dolewaj, bo nie zjemy. Jestem tutaj już na miejscu. Ładnie, to wszystko poorane, kurno, nasze pola to ładnie tu wyglądają. No od zera to samo, jakby się robiło. Nie wiem, jak my to tak szybko robili. Po nocach. Po nocy. Myślisz? Jak tu pole wygląda? Tu coś tam stoi? Dobra. Jak jest woda u kruch. Jest woda na pustyni? No jak coś to w kolanach mają na pewno. Pierdolni tam łaza pozomny. Ogólnie ostatnio się bardzo dobrze zachowujemy, bo YouTube nie blokuje moich filmów. Dobra, bo lekkie jeszcze. Tylko trzeba się cieszyć. Zadzwoń do niej. Ja się napiszę do niej, co jest nie tak. Coś jest nie tak, bo przecież nadal brzydko się zachowujemy. A... Co się stało, mój kochany syneczku? Ja się najebać, Wika. Absolutnie! Absolutnie nie, najebie się. Jego śmiech tam, to jest rozwalający. Nie ma mowy, absolutnie, no nie wieś i chuj. Ej, Marian ma buraki, czy mi się zdaje? Marian buraki! Zasiał tu. Coś to było, czy brodek, proszę? Nie. Masz to na telefonie? Tak, ale nie, bo zablokują. No co? O, ej, sprawdzimy! Absolutnie. Absolutnie! Dobra. Ej, chyba znalazłem nowe miejsce do tankowania wody. O, fajnie. Gdzie? To nie wiem, czy wyjadę. Na pewno już trzeba będzie tak jak u nas zetora podczepiać. 1800 za świnie to chyba dobry wynik. O kurde. Za jedną? No. Boże, aż chce się żyć. Jo, bo 37800 za rewnik to chyba dobry wynik. Dobra. Niestety jeszcze nie mamy 2 milionów, ale jesteśmy blisko. Dobra, ja na razie nie... Zapewne zaraz jadę coś sprzedać. Wolmera sprzedam. I kupisz ropę. Ja biegnę nadal kosić, bo wziąłem się za inną robotę. No dobra, jakby co, to beczkę zatraciłem. Ale ja znalazłem nowe miejsce do tankowania. O, ty jak podjechał akurat. Wolę przyjdź, zobacz. We wiosce, znaczy w mieście. Poczekaj, w którym miejscu? Patrzcie, mi się przypami. Czekaj, wejdź do przodu, jedź, bo nie wygodnie. Dobra, za późno. Ale ty nie sypiesz? Nie, no przecież żeś mi tak podstawił do dupy, że musiałbym co? Do dupy to jest papier cały, to. To pozdro. Boże, coś zrobił, no. Ja czy wyjadę. Puść ją. Puść już, ja już nie mam ciasiu. Dobra, dawaj w biegu. Nie mam ciasiu. Zatracił się chłopot. Ej, dobra, ten. Gdzie jest ty? W jakim mieście? Gdzie ty? Aha. W jakim mieście? Dole, nie muszę ty do Wisły, tam żeś próbował no, tankować. Gdzie? Przecież tam jest taki. O bo! A! On pod tym wjazdek tam podjechał. E, chłopie! Zachwać! Zachwaćcie trochę tej! Dawaj! Wróciłeś. Dobra, no. Boże, nie mogę sypać. O. Boże, nie zdążysz dosypać do końca. Będziesz jechał nadal ze mną? Tak. Dobra, to. Lekki ruch w prawo na 45 stopni. 45? Dobra.
Bo i tak już zatraciłem cię trochę z tamtej strony. Dobra. No widzę, jakbym z roboty już zrobił. To było dobrze podjechanie, nie pierdoli się, synek, w tańcu. Dobra. Jedź tylko prosto. Wysiadam. To. Dobra. Teraz możesz, dobra, już wysiądź. Masakras, jak to mówią młodzi ludzie, nieprawda? No, gdzie jest tej wolności? Weź case'a na prawach i patrzę paszowóz. Do paszy? Kurna, na raz nie wezmę tego, czekaj. Ja nie widzę case'a, ty. A, bo on jest na farmie, dobra, to weź fenda. Farma! Tak, coś w tym stylu, to jak to się mogę kiszonkę najpierw? Możesz, dwie ja bardzo krzyczę z wami. Kiszone. Ty, poczekaj, muszę opróżnić, bo tu coś jest. Poczekaj, mordo, ty tu coś jest. A poczekaj. Już. Tam jest paszowóz chyba usmieszany, normalnie. Ale poczekaj. Tak. Nie, brakuje. Poczekaj. Tak, kurde, nie wiem czego teraz. Mordo, mógłbyś wejść zobaczyć? Kurde, to jest szano? Kiszonka. Czego to brakuje? Kurwa, co to jest? pójść wam pomóc? Czekaj. Dobra, absolutnie? Wysiądź. Kiszonka, dobra. Poczekaj. Absolutnie wam pomogę? Nie. Ej, zwinięta belka to jest kiszonka czy siano? Tak. Kiszonka. Zwinięta belka to jest kiszonka czy siano? Tak. Kiszonka. Napełnia się, dobra, git. Kiszonka. No przecież sobie zobacz znaczek tej kiszonki. Nie mam ciasiu tego. Nie mam boloka masz na głowie chyba. To na ciebie tyle. Nie mam ciasiu w ogóle. A ta, bo jak tu sprzątałem wtedy i belki takie luźne, gdzie leżały, to im sumę i ten, żebym wywalił. A, suma. A suma to wiesz, że taka belka to jest. Tylko nie zwinięta. Tak, tak. Dobra. 17 godzina, ogólnie teleekspres teraz. Poświęćmy? Zaraz będzie jaka to melodia akurat. Dobra, serio, ja jedę wysypać. Ja czemu książkę pierdolę? No, pierdykam 3 przejazdy, no. Jak można? Będę jechał taką piczku z powrotem. Tararara. Tarara. Dobra, fajnie. Fajnie nucimy. Po jednej proszę nucce. Ole, tu krowa się drzenie miłosierdzie. No to... To pewnie odgłosy zwierząt. Jak po jednej nucce. No, bo to się zajebiście tu robi. Dobra. Miałem ten odcinek nagrać i zapomniałem. Znowu? Dobra, już teraz. Myślę, że dopiero za dwa sezony będziesz miał czas. Taki grafik masz zajęty. Buraki to wszystko później się nagra. Dobrze. Boże, a ty w ogóle. A, ty nie uszykowałeś sobie, bo teraz. Dobra. Nie było pytania. Nie uszykowałem buraku. No właśnie tak. Nie mam czasu tu. Zastanowiło mnie to tylko przez chwilę. Dużo te krowy potrzebują? Żarcie. Nie tak źle. Jak każda poczciwa krowa. Około 150 ton. Na hektar. Yeah. Ile? Ze 150 ton trzeba zrobić. No, przez około. No fajnie. Tak, fajnie, żeby 100% paszowozu szło na ten, na zbilansowaną. No, to by się mnie miłosiernie cieszył. 9 ton poszło. Z 30 ton poszło 9 tylko. O ja pierdyk. Zbilansowanej, więc współczuję z 15 paszowozów. Ale macie czas, chłopaki. Macie czas, myślę, że się uwiniecie dzisiaj z tym. Państwo odcinek. Na spokojnie. Ty, słuchaj teraz. Robimy we trzech od ciebie? Teraz po tym paszowozie wsypujesz mi jeszcze jedną łyżkę kiszonki. Tak. To jedź na pełni, bo tutaj mam 90%, nie? Teraz. Mm-hmm. Jak ty kończysz i jej akurat mi wsypiesz później i nie zdejmuj rury, to znaczy tego. Nie zdejmuj rury. Nie zdejmuj tego do kiszonki, nie? I wsypniesz to i później jeszcze dwie łyżki dosypiesz i na koniec słomę i siana. Dobrze. Jak tylko sobie nie tak mam... życzysz, to myślę, że to będzie najlepsza wersja. Nie, się absolutnie! Dobra, i poczekaj teraz z tym. To jest mało, ale dobra. No dobra, to nie, to chcesz to przypinać. Na desce nie pokazuję mi, jak puszczam kierunkowska, szkoda. Owieczkę chciałem tutaj pokazać, jak ładnie kierunkowska wychodzą nam. Ogólnie północ wybiła. Jak się czujecie z tym? Już? A, już. Jak gdzie kasa za mleko? Ten jest przygotowany zawsze, jak jest północ, to jest kasa. Kurwa. Widzieliście, jak mamy gnojowicę u krów? Nie. Jest, sprzedajemy to. No to już trzeba kupić beczkę do sprzedaży. O Boże! O ja pierdyk, a milion będzie zaraz.
Ej, nie, ale serio, ja bym posprzedawał sobie to, bo to, kurde, mamy trzy aż gnojowice. My nie mamy z tym no to co, trzeba tak to tamtą dobra, beczkę. Ja kupię beczkę, no ja kupię beczkę jutro. Nie, ale to, nie, to... No spokojnie, a sobie później... Którą beczkę musimy napełnić, żeby taką, można było nią sprzedać? Taką zieloną. Ty, możemy też i naszą od wody jedną no. To się umyje ją później. No jo, to... To luce sobie kiedy zrobię to na spokojnie. To tam. Ej, ja bym sobie to zrobił w tym odcinku, jak wtedy będzie się krowy tak ogarniać i zwierzęta, bo nie wiem, czy na cały odcinek jest ogarnianie zwierząt. Ja myślę, że... Ja bym chętnie się przejechał takim zestawem. Manę najbardziej. Bolec za odpad. Masakra. Zmieszczam na jeden. Tyle to chyba nie mordo. O Jezu, się cofnąłem za mocno. Zachwaciłeś pewnie. A tam jaki kurwa mnie słuchawka chasz. I kable wciąga. On kable łapie. Dobrze tak pokłada mi te belki. Tak? Co ty odwaliłeś? Ale coś zrobił lipę. O. A bez tych wideo byśmy dwa, dopiero byli przy układaniu belek pewnie. Odcinek mieli. Dobra, bierz już tam sumę następną. Dobra. Wszystkie miechy pozbierane. Jest, dobrze, że to jest poukładane zajebiście, nie? O. Dobrze. No 10 ton nam daje jeden pasów zbilansowany, nie? I tak dobrze. Jeszcze gdzieś 6 pas, 7 pasów wodów. Ej, jak to jest możliwe, że u świń wszystko jest? No bo teraz wszystko włożone by było. Nic mi nie brakuje. Bo ja wywiozłem teraz je. No to w ogóle też się podniosło, co nie? Statystyki. Dlaczego jest 47 świń, a nie 50? Bo wziąłem a 46 zostało. O, się zaskamowałem. 46 zostało, to już jedna przybyła, zobacz. A następne zwierzę za 34 minuty. No dobrze gadam, 34 minuty. Ale leci. To. Masakra ty. To na samym odcinku. Robimy 4 godziny odcinek? Tam... Ej, jest są gdzieś przychody ze zwierząt? Ja sobie zaraz popatrzę, a ty tylko host widzi, nie? Tą tabelę. Przychody ze zwierząt? Ale zajebiście, Brączek. Dobra, no, co pozbierasz jest. Zaraz. Sprzedane zwierzęta są. Gdzie ty to widzisz? Dzisiaj zarobiliśmy 37 800. Ale ogólnie. W poniedziałek zarobiliśmy 30... Nie ma coś takiego to... ogólnie. Są tylko ze. O to chodzi. Ale w sobotę ogólnie zarobiliśmy 325 tysięcy. Aha. A w niedzielę też była dobra cena. Ale budowaliśmy kurwa, że 297 tysięcy w sobotę. Mi w dumu nie było w czasie. W sobotę nie było? Chyba budowaliśmy coś w sobotę. Nie, ale serio, co można było budować, że 300 tysięcy zabrało nam? Boże, nowe pole 309 tysięcy? No. 15 za obsługę. Dochód gospodarstwa 34 tysiące. Sprzedane bele! Ej! Ej, stój! Nowe maszyny w sobotę 1 600 000. Masakra to. Nie wiem. Kupował. Nie wiem kto to kupił ty. Nie było w domu. Jakiś debil ty. Nie znam tego gościa. Ej, ale te sprzedane bele to rozwalają ty. Ile? Sprzedane bele. 47 800. No sprzedana wełna pół miliona ponad. Uh-huh. W poniedziałek niecała. Niecałe pół miliona. Sprzedane mleko. Wiec. Pół miliona. Ale to w niedzielę. W niedzielę dobra cena jest. Trzeba w niedzielę sprzedawać. Ze zbiorów w poniedziałek dobry przychód był. Masakra. Nie chcecie 5 tysięcy pożyczyć, bo mamy akurat 0. Tu mu pożyczy, tak? Ale ja pierdzielę. Ogólnie tak. A kiedyś takie piątek, statystyki słuchaj, przydałoby się sprawdzić. Ej, słuchaj, w piątek ogólnie cała suma naszych przychodów wyniosła 140 tysięcy, w sobotę niestety minus 230, ale najlepszy był poniedziałek, 800 tysięcy na plus. No to bo tam chyba żeśmy wszystkie pieniądze zachwacili. Masakra. Ale serialnie, gdyby ten jeden dzień u nas by liczył zawsze na tydzień, to byłoby zajebiste statystyki, no ale nie zawsze się to udaje. Niestety. Tak to wychodzi. Jedyma na pełnej. Wyrobię się, zdążę. Pierwsze co to daj te dwie belki siana, nie? Rozwalone. Te belki. Co to jeszcze ciekawego? Będziesz wielki. Ty tam wysypałeś pod tym? Pod wiatą to? Tak, tylko że to... Dobra. By zobaczył jak u nas się ten zatraca łyżkę od kiszonki, to byś był w szoku. Mówisz? Nie, zabierzesz tak dwóch. Zachwacz. Ją do góry. Boże, jak on się śmieje to. Ja może na widmę napić. Ale panowie, jest jeszcze minima 19, ja wiem, że jesteście pod wpływem alkoholu. Jak tak można? Cieszę się, że trafiłeś.
Mordo. Ej, co? No dzięki! No nie, ja na pełnej do garażu chciałem wjechać, jak ktoś tutaj nie Holanda wstawił. Pozdrów go serdecznie. Ty Matrixa mamy z tym. A jak będziesz miał kolejne Berlinie, to bierz te wysokie stogi. Jo? To coś da wtedy to? Nie wiem, jakieś questa zrobimy? Bo ty jak uderzasz w tamte, to ten, one się aż wizgają całe. Wierzgaj. Dobra, mordo. Brodek przyszedł. Brodek przyszedł. Cześć, krówka. O, ładny klakson masz, działa. Zajebiście ta zmila sobie idzie. No, jak tam w ogóle, bo jestem w tyle. Ładnie tu mam ustawione. Krowy prawie, że na pełno. Dawaj. Krzysiu, jem zupę. Krzysiu! Nie! Oj, Krzysiu! Przelało ci, Krzysiu, się. Jest do przodu. Czemu nie, ci się, czemu ci się, Krzysiu, przerzuciły tutaj? Bo bole za mocno zachowało. Fajnie się naprawdę, koledzy tutaj bawicie. Ale ja myślę, że... Na PGL-owski. No, po PGL-owski on jest taki. No, ale to wybaczmy mu. Nie za mocno. Trochę wcześniej kipuj barycel. Mogę tam wejść? Mogę wejść tutaj? Ej, czemu nie? A tu jest drabinka! A niebezpieczna ta drabinka, bo na przykład taka belka jakby brączka by przeleciała, to by mógł... Mi się wydaje, jakby ci zapłaciło za koszulę, to kuniec. O. Teraz jestem tutaj. O, jak ładnie wrzucił. Ej, uważaj! Matko kochana! Zakręcił mnie w środku jak karuzeli. Zatraciliśmy widły. Też się tak kręciły? O, może ten na pełnej wjechał. To jest porażka, co się dzieje. Dymy na pełnej po PGR-owskie. My wam serdecznie dziękujemy. W tym odcinku to tyle. Zapraszamy już serdecznie na bardzo ciekawe nabytki i bardzo znakomitą akcję już do Bolusia. Będzie, że tak powiem, żółta akcja. My wam dziękujemy. Trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć.